Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj będzie taka luźna pogadanka na temat aqua aura, czyli pewnego, nazwijmy go tak, kryształu, o który zapytaliście mnie i który w pewien sposób uważam, że jest związany z naszym wczorajszym 25. rytuałem dla Matki Ziemi, gdzie mieliśmy przyjemność nawiązać kontakt z istotami wody. Moi drodzy, ja dzisiaj jestem w moim magicznym gabinecie, ale przez otwarte okno dokładnie słychać, że od święta Beltany rozpoczęła się wiosna. Wszędzie dookoła słychać ptaki, wszędzie dookoła wszystko budzi się do życia. I mimo tego, że u Was w Polsce wiem, że w niektórych regionach leży śnieg, jest zimno, ale wierzcie mi, że te pierwsze oznaki wiosny, one już są i one już się ujawiają energetycznie. Wiele osób odczuwa je również w ten sposób, że nagle pojawiają się nowe marzenia, nowe jakieś plany, nowe odczucia. Już coś gdzieś tam w naszym wnętrzu kiełkuje i będzie się teraz powolutku przebijać przez lód i śnieg, aby wkrótce otoczyć całe nasze otoczenie tym niezwykłym aromatem i piękną energią przebudzenia. Moi drodzy, po naszym wczorajszym rytuale dla Matki Ziemi, gdzie moje osobiste sprawozdanie już macie na blogu, już możecie je czytać, możecie się z nim zapoznać. Ja również widziałam w mojej skrzynce pocztowej, już bardzo wiele osób wysłało mi swoje własne sprawozdania, jak wyście odczuwali nasz wczorajszy rytuał dla Matki Ziemi. Czekam na wszystkie kompletne, aby podsumować nasze spotkanie i powolutku przygotować się do tego w kolejną pełnię księżyca, czyli w marcu. Jednak w czasie wczorajszego spotkania, a także po nim, przypomniało mi się pytanie, które już nie pamiętam, kto zadał mi w ostatnim czasie i które tak pięknie pasuje do tematyki tego wczorajszego spotkania. Pytaliście mnie o to, co Pani sądzi o kryształach Aqua Aura. Taki kryształ widzicie również tutaj na zdjęciu, który jest podkładem do tego słuchowiska. I może na sam początek chciałabym zacząć od tego, że mamy właściwie trzy rodzaje. Trzy rodzaje, w cudzysłowie, przedmiotów, które noszą nazwę, tą samą nazwę, Aqua Aura. Pierwsze z nich to są takie tandetne, sztuczne szkiełka, które produkowane są w Czechach i bardzo często spotykamy biżuterię, która jest obdarzona takim kryształem, w cudzysłowie, o nazwie Aqua Aura, a biżuteria taka no nie ma jakiejś większej wartości energetycznej, ponieważ jest to sztuczne szkło. Można to najczęściej poznać po cenie, zawsze w większości to, co sztuczne, no ta cena jest oczywiście niższa niż takiego naturalnego kryształu. Drugi rodzaj materiałów, w cudzysłowie nazwijmy je tak, to minerały, które nazywamy celestynem. Jest to minerał z grupy siarczanów, bardzo, bardzo silny energetycznie, uzdrawiający, ale bardzo rzadko spotykany w formie biżuterii, ponieważ reaguje on praktycznie ze wszystkim, a także z wydzielinami naszego ciała i dlatego w formie na przykład wisiorka, talizmanu nie nadaje się, nie można go nosić. I trzeci rodzaj, który nosi nazwę Aqua Aura, który chciałabym dzisiaj omówić, bo o ten ta osoba mnie pytała, o wisior, talizman Aqua Aura, to połączenie kryształu górskiego z naturalnym złotem. Wygląda to tak, że w procesie wytworzenia kryształ górski jest, nazwijmy to tak, spryskiwany czystym złotem. On tą energię przyjmuje, łączy się i ten kryształ, który nosi nazwę Aqua Aura, powstaje jak gdyby z
ta nazwa powstaje od aqua, czyli ten kolor niebieski, a aura, moim zdaniem, powstaje to od słowa aurum, czyli od łacińskiej nazwy złota, czystego złota. Tutaj zachęcam Was, abyście wrócili do mojego filmiku, w którym omawiałam magiczne i energetyczne właściwości złota, ponieważ ten kryształ, ten talizman łączy w sobie dwie podstawowe energie. Energie, które cechują kryształy górskie, czyste kryształy górskie o wysokich frekwencjach, a także energię złota. Sekret działania Aqua Aura zawiera się już właściwie w samej nazwie. Z jednej strony mamy aqua, czyli woda, ale to omówię za chwileczkę w połączeniu z naszym wczorajszym rytuałem dla Matki Ziemi i istotami wody, a dokładnie zwierzęciem mocy, delfinem. Natomiast druga część aura pochodzi od nazwy łacińskiej złota, aurum, i dokładnie to połączenie kryształu górskiego z naturalnym złotem wywołuje w naszej aurze coś niesamowitego, a mianowicie harmonizuje wszystkie czakramy energetyczne. Czyli jeżeli gdzieś w którymś czakramie energetycznym naszego ciała występuje blokada, gdzieś skryły się istoty mroku i one w jakiś sposób negatywnie wpływają na działanie tego czakramu, to ten kryształ przywróci to właściwe działanie, przywróci tą prawdziwą energię. Czyli można by było tutaj przez kilka godzin omawiać od tej najniższej czakry do najwyższej lub odwrotnie, jakie blokady występują i które ten kryształ leczy. I do wszystkich będzie on pasował, ponieważ działa on dokładnie na każdy czakram. Czyli jeżeli ktoś odczuwa blokady w sferze seksualnej, jeżeli ktoś ma problemy z sercem, jeżeli ktoś odczuwa ataki demoniczne, na przykład na swój splot słoneczny, to wszystkim tym osobom dokładnie Aqua Aura pomoże. Tak samo jeżeli ktoś ma depresję, nie czuje swojego powołania, nie wie, co jest jego powołaniem, co jest jego celem w życiu, lub brakuje tej osobie ochoty, mocy, siły do działania, do realizacji swoich własnych marzeń. Jeżeli ktoś ma problemy z układem krwionośnym, jeżeli ktoś czuje takie zmęczenie, wyczerpanie, jeżeli ktoś ma bóle głowy, w tym bóle migrenowe, każdej z tych osób ten kryształ może pomóc. Dlatego, jeżeli odczuwasz w jakiś sposób, że czując energię tego kryształu ze zdjęcia, czy trzymając go w dłoni, on ci w jakiś sposób przyciąga do siebie, to oznacza to, że go potrzebujesz. Ale wróćmy jeszcze do tego, jak uważam, jak on działa. Według mnie mamy tutaj to połączenie złota, czyli świadomości, boskości, światła, tego, co prawdziwe i drogocenne. Żaden inny minerał nie ma aż takich silnych właściwości jak złoto, szczególnie jeżeli potrzebujemy świadomości, potrzebujemy również otwarcia się na te energię światła, energię boskości. To ten minerał w połączeniu z kryształem górskim będzie dla nas po prostu idealny. Tak samo dla osób, które chcą rozwinąć swoje zdolności jasnowidzenia, jasnosłyszenia, telepatii, odczuwania, to dla nich będzie on idealny. Dlaczego? Ponieważ uważam, że Aqua Aura, w tym rozumieniu kryształ górski połączony ze złotem, można porównać do działania zwierzęcia mocy delfina. Czyli jest to siła tej mitycznej Atlantydy, jest to energia delfinów, nieba, energia wody, czyli radość, lekkość, zabawa. Siła mroku musi się wycofać w połączeniu z tą energią.
Jak wiecie, delfiny mają wykształcone bardzo silne właściwości, które my nazywamy zdolnościami nadprzyrodzonymi. One nie są nadprzyrodzone, to są normalne zdolności, które każdy z nas ma, tylko należy je w pewien sposób aktywować, bo zostały zablokowane. Czyli ten kryształ, aqua aura, będzie działał, będzie wzmacniał, tak jak zwierzę mocy delfin, telepatię, czyli będzie otwierał na nasz wewnętrzny głos, będzie nam pomagał w odczuwaniu energii, miejsc, ludzi, roślin. I tutaj mamy znowu połączenie z naszym ostatnim tematem, dewy roślin, tym tematem, który spoczywa tutaj u mnie na moim stole i będzie w kolejnych słuchowiskach głębiej poruszony. Dewy roślin, czyli energię roślin. Dokładnie ten kryształ Aqua Aura pomaga nawiązać ten kontakt z dewami roślin. On również uczy Was uzdrawiania, czyli uzdrawiania na przykład muzyką, kolorami, tak jak zwierzę mocy delfin. Uczy również kreatywności, otwiera na tą kreatywność, czyli jest idealny, aby nagle odkryć swoje zdolności czy marzenia, czy chęć malowania, śpiewania. I daje on nam również takie odczucie takiej wewnętrznej radości, takiego spełnienia, które symbolicznie ujawnia się, gdy widzicie skaczące delfiny. Jeżeli ktoś z Was miał okazję obserwować na żywo, nie w akwarium, nie w takim ogrodzie zoologicznym, gdzie te delfiny są najpierw zmuszane do różnych sztuczek, aby ludzie mogli czerpać z tego jakąś tam przyjemność, w cudzysłowie, ale jeżeli widzieliście w prawdziwych, takich naturalnych warunkach, gdy płyniecie łódką i towarzyszą Wam delfiny i nagle zaczynają one skakać obok Was, jest to takie niesamowite odczucie, które aktywuje wewnątrz nas radość, taką prawdziwą, dziecięcą radość. I dokładnie tak działa również ten kryształ Aqua Aura. Moi drodzy, odpowiadając na Wasze pytanie, myślę, że to tak w dwóch słowach można szukać więcej informacji. Zawsze bierzcie pod uwagę to połączenie, czyli kryształ górski, działanie kryształu górskiego w połączeniu z działaniem złota, gdzie te dwie energie łączą się wspólnie i przez to się wzmacniają. Również w odpowiedzi na Wasze pytania wstawiłam do magicznego świata Aqua Aura, naturalne kryształy. Jeżeli ktoś z Was nie ma możliwości, aby zdobyć taki prawdziwy, to tam będziecie mieć taką możliwość. I to na dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania magiczne. I myślę, że następnym tematem będą nareszcie te dewy roślin. Jak tylko znajdę troszeczkę czasu, aby nagrać dla Was kolejne słuchowisko lub kolejny film. Dziękuję i do naszych kolejnych spotkań. Wasza Maria Bukardi.